Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Auto, zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Witam w kolejnym odcinku Skip, aż poczerniałeś od ostatniego odcinka, no nie powiem, że ta twarz brzmi znajomo. Chyba byłeś na jakimś rabunku i założyłeś rajstopy na głowie, patrzcie na to. Co to jest Skip? Dobra, czas cię odbugować. O, nie działa. Okej, okay. Skip dzisiaj będzie w rajstopach, więc gadajmy zatem do ludzi, którzy są przy ognisku. Crispo chyba jest gościem, z którym mamy zagadać, bo jemu się udało ostatnio dostać do herszta tutejszego, czyli Hannibala. Witaj, kim jesteś? Zobaczymy, czy nam podpowie jakieś tutaj newsy. Chciałbym się do was przyłączyć. No i co z tego? Trzeba silnie uderzyć w sam środek. No i ty podobno wiesz, jak mi powiedzieć. Masz powiedzieć, że możesz znaczy się pomóc. W czym? Dostaniu się mówił, do obozu. Że udało ci się przekonać do siebie Ancillę. A nie, Ancillę, sorry. Myślisz, że co? Nie mów, że dam ci przepis na to. Jeżdżaj! Nie mam ochoty na takie gadki. Nie masz ochoty na gadki? O nie! Co hej. Jest? Coś ty za jeden. Jestem Robin Skateboard Kappa. Nieważne. Wiesz co? Nudzi mi się. Może ochota na moje polowanko? Zgaduję, że dostaniesz pierdy. Idziesz czy nie? Mam ważniejsze rzeczy. Nie wyłączyłem Facebooka! O nie! Mam nadzieję, że nikt nie będzie pisał. No dobra, chodźmy. A nie wiem, no ale dobra. No dobra, chodźmy. Dobrze. Ruszaj za mną. Nie wiem, czy... Co, idziemy polować na orków na przykład? Green chyba... A nie, czekajcie, Green idzie gdzieś tam. Zgaduję, że za chwilę zginę albo coś, bo znając życie to jest, wiecie, że... O, idziemy na polowanie, a tak naprawdę idę ci wpierdolić za to, że w ogóle się pokazałeś tutaj. Ej, po coś w ogóle przyszedł do naszego obozu? No właśnie, dokładnie. Musiałeś przecież jak każdy zapłacić 5000 sztuk złota. Chciałeś się zbierać tyle złota? A podobno dało radę taniej to zrobić. Nie mogę się doczekać, że będę mógł komuś wypatroszyć flaki. Chcę się jeszcze bardziej wzbogacić. Nie, no. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł komuś wypatroszyć. Trzeba grać twardego. Nie być twardy. To mi się podoba. Dokładnie. Zresztą zaraz będziesz miał ku temu okazję. Dobra. No właśnie. Chodź dalej. A nie. Ojej, myślałem, że chcesz mi wpierdylić, ale nie zrobiłeś tego. Jak miło. A ogólnie rzecz biorąc, to dało się taniej wejść do tego obozu zdecydowanie, ale niestety dowiedziałem się po fakcie dopiero o tym. No i niestety wyszło tak, że... O, czekajcie, bo ten się tutaj gdzieś zatapia w morzu, kappa. Dało się taniej to zrobić, a ja zapłaciłem bardzo dużo pieniążków. No nic, miejmy nadzieję, że... O, a któż tutaj jeszcze urzęduje? Kto, co to za ludzie? W ogóle, skąd się tutaj wzięli? Halo, co to ma znaczyć? Jestem piraci, ale w ogóle... Wow, czy nawet tutaj mają obozowisko? No, już jesteśmy na miejscu. Zaraz zaczniemy nasze polowanie. Trochę już? Się cykam, ale... A na co mamy polować? No właśnie. Jak to na co? Podrażniemy gardła tym gnojkom, którzy siedzą przy ognisku. Wyciągaj broń. Okej. Okay. Znowu ty? Dlaczego mamy ich klepać w ogóle? O co chodzi? Dlaczego zaraz zginęło, matko bosko? A to są piraci? Ale to są tamci piraci. Znaczy ci fajni piraci. Ja za chwilę zginę. No właśnie, chyba że mi ktoś pomoże? Okej, okay, no trochę mi się dostało, więc tam ekipa robi rozpierduchę, ja sobie leżę na glebie. No okej. Nie zawsze trzeba być tutaj największym koksem. Teraz cię wypadł! Teraz cię wypło! I posiekali jak cebulkę. Tylko że nie, bo tu mi uciekają pieniądze i w ogóle itemy i wszystko. Nie może tak się skończyć moja przygoda. Muszę ustać na nogach tego fajta. No co, przypał całą walkę przeleżeć na plecach? No proszę cię, chyba że na brzuchu, to prędzej. Na brzuszku to chociaż nie będą nas kopać. Hehe. Nie, no dobrze, ale ważne, że no. Że będziemy mieli tutaj jakiś fight, czy coś się dzieje. Halo, Gothic. Niemożliwe. Dawno nie walczyliśmy. Jak to na wyciągnąć? Siedzących gnojków przy tym. Zastanawiam się, o cholerę chodzi z tymi ziomami, nie? Znaczy on. Któryś się tutaj na mnie rzuca. No właśnie, ten pirat tutaj się na mnie rzuca. Mam nadzieję, że Green przeżyjesz tutaj. Fajnie, jakby mi ktoś jeszcze właśnie pomógł. Ewentualnie. Dobra, to chłopaki się tutaj pobawią. O, wow, tym jedną. A ja sobie tu pozbieram itemy. Cwaniacki bezie, cwaniacki. Okej, okay, wypróbujcie mu flaki. O, szybko zbierać pieniążki i wszystko i te, no. Kogzylety, amulety. No i co, Green, jak tam się podobało polowanie? Nie powinieneś tu przychodzić. Ej, halo. Ty, a, bo... Teraz cię wypatroszę. Dostałem 400 expa, kozak. Darmowe 400 expa, no tego już tutaj zabili. A, bo goście nie dobili, dlatego. Frajerze, nawet złota nie masz. Krwi. Przyzwyczaj się do tego zapachu. W naszym fachu nie ma litości. Dobra, wracamy do obozu.
Wracamy do obozu, no spoko. 400 expa darmowego, no mogło być więcej, gdybym to ja dobił tamtego jednego ziomka. Znaczy w ogóle go pobił, no nie? Bo ogólnie to jest tak tutaj. Rogowa muszelka, dzięki. A ogólnie jest tak, że jeśli gościa pokonacie, dostajecie za niego expa, a później jak go dobije albo wasz towarzysz, albo zastrzelicie go z łuku, to dostajecie jeszcze dodatkowego expa. Chyba coś takiego jest. Także ogólnie bardzo fajnie, no tylko że tutaj no niestety za jednego tylko dostałem, ale i tak tu 400 expa. To jest naprawdę duża ilość, bo jak widzicie, coraz bliżej 14 poziomu. Face to face. Bardzo udało. 300 kolejne. Może za jakiś czas wybierzemy się na trochę inną zwierzynę. Co masz na myśli? Tę zwierzynę można obrabować, zabrać jej rzeczy, spalić jej dom. Chyba tak. No i dostałem reputację, co jest bardzo miłe i przyda mi się tutaj. Tygrys, elo, zgaduję, że zaraz mi siekniesz tym toporem przez twarz, hej, ale wolę się sejwnąć dlatego, żeby nie było. Byłeś na polowaniu z Greenem. Byłem. Zgadza się. I co upolowaliście? Jakiś ziomów. Nic specjalnego. Wiem, na co Green przeważnie poluje, to niebezpieczny wariat, ale ty mi wyglądasz nawet na inteligentnego. Nawet? Spokojnie, tylko żartowałem. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Takie żarcioszki. Wyczerpałeś pokłady swego pustego łba. Oj, Bezi, jakiś ty agresywny. Nie denerwuj się, przyjacielu. Właściwie to nawet mi się podoba. No thanks, wolę kobiety. Mógłbyś coś nawet dla mnie zrobić. Dalej sądzę, że wolę kobiety. O chuj chodzi. Że tak brzydko powiem. Wiedziałem, że może. Skóra tygrysa? Czyżbyś opie. Cierpiał na nieustanną potrzebę bycia chłopcem na posyłki? Oczywiście. Zresztą nic nie mówiłem. No właśnie. Wiesz, jak na mnie wołają? Tygrys. Bystry z ciebie gość. Nie, strasz. Widziałem twój nick nad głową. I z dużą dawką humoru, bardzo dobrze. No, śmieszło. Jestem tygrys, ale z tygrysami nie mam wiele wspólnego. Aha. No, może poza tym, że kiedyś gołymi rękami rozszarpałem nieodpowiedniego człowieka na nieodpowiednim miejscu. Okej, okay, zresztą cokolwiek. Za to mało nie zawisłem na stryczku. Zawsze marzyłem o spaniu na skórze tygrysa. Wtedy naprawdę mógłbym poczuć. To niezłe marzenie, ziomek, nie? Jest? No jak to jest mieć w sobie coś z dzikiego zwierza? No przecież już zresztą, to masz. Ty i tak nie zrozumiesz. Aha. W każdym razie słyszałem ostatnio od Bonesa, że w okolicy kanionu pojawiły się jakieś tygrysy. Przynieś mi skóry jednego z nich. Zasłynie cię wynagrodzę. Twój tygrys już jest martwy. Okej, okay, mam tygryska mu przynieść? No spoko. Okej, okay, czyli dla tygrysa mamy przynieść tygrysa, znaczy skórę oczywiście z tygrysa. Cześć Slate, czy jak ci tam? Co robisz? Gówno! A, to powiem ci, że sympatyczne zadanie więcej? Sobie wybrałeś. Gówno i nic? Nie jesteś zbyt rozmowny. Powiesz coś? Coś. Zajebisty dialog. Powiesz co? Coś. Idealny dialog. 10 na 10. Najlepszy dialog Gothic ever. Jebnijmy z działka kapa. Strzelaj Bezi. Już strzelaliśmy raz z działka i to była najlepsza rzecz ever w Gothicu normalnie. Oczywiście było to co prawda w modzie, ale było całkiem zabawnie. To jest jakiś skórzany mieszek, który wałuje. Dawaj Bezi za sterami, siadaj i płyniemy. W ogóle bardzo ładnie zrobiona łódka. Trzeba przyznać, że to naprawdę solidna łódka. Działko oczywiście również, ale działko, no to wiadomo, działko zawsze i wszędzie solidne będzie. Kasanowa, Eldorado. Nie mogę sobie nawet rozmawiać. No cóż, tutaj mamy zwłoki, mikstury. Kość szkieletów zatopiona w krwi, to nawet nie jedna. Aż trzy! No to nieźle. Co ja zrobię z tymi wszystkimi kośćmi? Dobre pytanie. To jakieś kolejne ziomki sobie są. Kostki, siemanko! Patrzcie, jakie mają ładne zazdroszczę tym kostkom troszeczkę. Taki ładny widok na morze. Tak dzień w dzień. Za dobrze wam kostki tutaj na tych szubienicach. Ja nie wiem. Wiecie, takie nowe rozrywki są kostkowe, te sprawy. Co to wytrychy? Boże, ale dziwnie to wyglądały te wytrychy. One jak leżą tak sobie po prostu luzem na ziemi, to wygląda naprawdę dziwnie. Okej, okay, skip tutaj w rajtuzach dalej siedzi, nieźle skipie. Tu widzę jakieś roślinki. Cześć roślino, tu jest roślina. W ogóle one coś robią, coś dają, nie wiem. Tylko gdzie one będą? Ogniste korzonki, tu spoczy. Zgaduję, że to one są niejadalne, tylko takie jakieś questowe bardziej. Nie widzę. Drewno pałowe, spoko. Drewniany bal, spoko. Skórki tu są jakieś. No nie widzę tych. Nie wiem, wiecie, jak to ze mną. Ślepy jestem, nie widzę. Tu coś było, chwila. Nie, to ogniste ziele. Dobra, o jest. Premia punktów trafień 10. O kurczę, trująca roślina nas leczy. W ogóle gdzie jest logika w tym wszystkim? Nie wiem, lepiej nie szukać. W Gothicu w ogóle mało rzeczy jest logicznych. Hank, cześć ziomek, fajny masz
kapelutek. Szkoda, że nie mogę z tobą zagadać nawet. Nie wiem dlaczego, ale trudno. Oczywiście trzeba się rozejrzeć tu w obozie piratów, bo może znajdziemy coś ciekawego jeszcze, albo kogoś ciekawego. No różne rzeczy mogą się nam przytrafić. To jest jakiś hangar. Ej, ty. A nawet Hagar. Elo, Hagar. Witaj. Cześć. Kim jesteś? Mówię, jestem zwycięzcą. Jestem piratem jakich mało. Na stałym lądzie Merytanie, jeśli gdziekolwiek mówisz to imię, wszyscy zaraz umilkną. Ze strachu oczywiście. Aha. Byłem niedawno na Merytanie i nic o tobie nie słyszałem. Kappa. Co? Śmiesz mi wmawiać kłamstwo? Myślałem, że twoja babieczka zrobi na mnie wrażenie. Nie, nie, nie to miałem na myśli. O, pocisnąć mu czy nie? A, pocisnę. Myślałeś, że twoja bajeczka zrobi na mnie wrażenie? Masz rację. Następnym razem muszę pomyśleć coś lepszego. Ale przeważnie każdy nowy się na tym opiera. Yes! No i co tam Hagar jeszcze poza tym? Serio? Nic więcej? Zgadzaj, że coś właśnie popsułem. I że, o Boże, Robin, jak mogłeś poprzeć taką questa, powinieneś powiedzieć coś innego. I tak właśnie, i tak właśnie. No miejmy nadzieję, że nie popsułem mimo wszystko i że jednak... Tutaj, ale te kostki, no patrzcie jakie zazdro normalnie. O, siemano. Czy to nie będzie mój przyjaciel z... Nie, Ron. Tego Rona to nie kojarzę. Kim ty jesteś, pajacu? Kim jesteś? Jestem Ron. Co tu robisz? Nie powinno cię samogon, to raczej obchodzić. Ale obchodzi. Niby dlaczego? Ancilla kazał mi tu przyjść, jestem nowy, bo będzie chcę wiedzieć co tu się dzieje. No Ancilla raczej mi nic nie kazał, bo się jeszcze do mnie nie odzywał. Jestem w obozie i chcę wiedzieć co się tu dzieje. Więc po cholerę miałbym kłamać. Jesteś nowy? A to dobrze się składa. Możesz coś dla mnie zrobić. Okay. Co takiego? Przynieś mi kilka butelek rumu. Co z tego będę miał? Nagroda na pewno cię nie ominie. A konkretnie? Dostaniesz ode mnie pierścień siły. Zadowolony? Może być. Tylko pośpiesz się z tym. Bez obaw. Bracie, to mi się podoba. Ile ty tego rumu chcesz? Rum dla Rona. Nagroda ma być pierścień siły. Kilka butelek. 3 powinny wystarczyć. Ile mam? Mam 3 grogi prawdziwego marynarza. Ale to grog, a nie rum. Robin, proszę cię. Biały rum, mam tylko jeden. Dobrze, zaraz znajdziemy. A czekajcie, czy to przypadkiem nie jest więzienie? A co się stanie, jeśli będę próbował wejść do środka? Oczywiście nic się nie stało. Cześć, obywatele! Cześć, Vella. Co, nie mogę z wami gadać, naprawdę? Naprawdę? Nie mogę z wami gadać? Kurde, no tak to bym chociaż jakieś info, że o, patrzcie, oni żyją. O mój Boże, mogę teraz pójść do Paladynu i powiedzieć im, że w którym miejscu są przetrzymywani więźniowie i w ogóle, ale nie, bo oczywiście Bezi nie chce z nikim gadać. O się, tu jaką ktoś kosę, złoty sztylet ktoś dostał w żebra. W żebra, yeah, ale szkoda trochę. Mutlow tutaj chętnie. Czy tutaj nie spał ten jakiś jeden z obiboków, który powinien coś robić? Ale tak strasznie, tak w nocy, tak przez sen kogoś dziabnąć? Toż to zagroż jakiegoś, nie wiem, szacunku dla przeciwnika, tak? Tak wiecie, tak dziwnie. Dobra, czy tutaj nie powinien ci jastrów również mieszkać? Powinien. Tutaj widzę, że coś leży na ziemi, więc sobie akwamarynkę zbierzemy. I chodźmy zobaczyć, czy coś dalej tu na plaży jeszcze znajdziemy. No, fajnie by było, jakby jakiś rum się w okolicy znalazł, chociaż śmiem wątpić, że w ogóle jakikolwiek znajdę. Dobra, to jakaś trująca jeszcze roślina. Sporo tych trujących roślin. Myślę, że one pewnie później mogą... O, jest jednak czyjąś stwór. Świetnie. Jestem ciekaw, czy dam radę go sprać. Powinienem... Nie, to nie jest cieniostwór, to jest jeszcze gorsze bydle. To jest szkielet cieniostwór. O Boże, Bezi. Jest zbyt dobre. Chyba nie powinien tak walczyć. Czekajcie, jak się walczyło z cieniostworem? Chyba jakoś tak. Że się cofało. Znaczy ogólnie to powinienem tego cieniostworka sobie tutaj do jakiegoś tego... Do jakiejś skały przytentegować. Inaczej tylko go wyklepać. Co nie chyba najszybciej będzie tak to zrobić. Tylko, że nie wiem czy... Nie no, damy radę. Całkiem fajne kryty tam widziałem wchodzą. W ogóle tak dziwnie jakoś powiem wam tutaj z tym szkieletem będzie mi walczyć, myślę. Kurde, on mnie tak dziabnął? No, no, no shit. To jest niemożliwe. Dobra, no fajnie idzie. A jakby jakiś krytek, jeden, drugi wszedł, to go kapiemy. Raczej nic trudnego. Zwłaszcza, że on nie ma się gdzie teraz cofnąć, a my nie jesteśmy... On nie... O! Nie jest w stanie mnie trafić, chciałem powiedzieć, prawie się przeliczyłem, jednak jest. Oczywiście w odpowiednim tempie trzeba to robić, żeby tutaj nie dętnąć. 400 expa oczywiście, no niczego i... Tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdziemy. No szkoda, ale myślę, że w jego jaskini możemy znaleźć trochę więcej. W ogóle jakaś taka schizowa strasznie ta jaskinia, nie wiem, dziwnie się tutaj jakoś tak zielono, niebiesko się robi, ojej, jaka wiksa. Normalnie jakby nie na jakimś ziele będzie tutaj latał. Dobra, ale szkielet cięstwór został przeze mnie wyklepany, no więc nieźle.
Bo mam nadzieję, że z niego nic nie było do zebrania, bo trochę bym przegrał teraz właśnie. Szkoda, że to nie był tygrys, bo tak to bym miał questa z głowy. Okej, czy tutaj jeszcze w wodzie ewentualnie znajdziemy jakieś muszelki, czy coś takiego? Ogólnie tutaj da się znaleźć jakieś rzeczy, ale nie wiem, czy pod co modyfikacji nie powywalali tego w cholerę z tego morza. Wiecie, zrobili czyszczenie i sru wszystkie itemy. A chyba tak wygląda, jakby tam nic nie było. No trudno, najwyżej. Hyc! No nie, tu można fajnego hyca zrobić, tylko muszę... O! Odpowiednio trzeba hycnąć, żeby tutaj zrobić uber hyca. To można takiego zrobić z wybiciem, jak Adam Małysz. No, prawie, bezi. No nie wyszło, może opalmy się uda. Hyc! Nie, bezi. Hycoj! No, prawie, mogło być lepiej. Mniejsza z tym, nie będę tracił czasu na hycanie. Poszliśmy zlać szkieleta, więc jest nieźle całkiem. A przydałoby się trochę więcej rumu, może Skipy będzie miał coś na stanie. To są ziomki. No i trzeba będzie pójść zapolować na tygryska jeszcze. I w sumie spoko. Tutaj jakiś kostek leży kolejny. Dlaczego oni tych zwłok, tych kostków nie posprzątają? O chodzi. Chcą być tacy twardzi w ogóle, a za chwilę zejdą na jakieś choroby, wiecie, po umarłych ludziach i w ogóle. Nie, no nie wiem, ale cześć Skip w ogóle, beztwarzowy Skip. Jak cudownie wyglądasz. Poka bydlaka. Rum, biały rum, 30 aż, no dobra, dwa rumki mogę wziąć, rumki, inne trunki, całkiem sporo mam tutaj, co to jest, szarpacz, fajny, całkiem kozacki, tylko szkoda, że ja idę właśnie w dwuręczne, więc ten szarpacz mi się totalnie nic nie przyda, ale idę po pierścień siły, bo jak widzicie, aktualnie moje pierścienie to są pierścień do siły 1, a drugi jest do życia, ale 20 życia w moim przypadku to jest naprawdę sporo. Ale no, zobaczymy, jaki ten pierścień siły będzie. Bo jak będzie trójeczka, to pomyślę, ale jak będzie piąteczka, to zakładam. Chwila, czy tutaj nie rośnie coś na tej skale? Czy to taka test? Nie, teksturka tylko taka. Okej. Zgaduję, że będziemy musieli tutaj sporo questów porobić. Muszę sprawdzić sobie listę questów, jak je wykonać oczywiście, żeby jak najszybciej piratów obskoczyć. Świetnie, daj go tu zaraz. No, trzymaj. Co z moją nagrodą? Jaką nagrodą? Miałeś mi dać pierścień siły. Nic takiego nie pamiętam. Zjeżdżaj. O ty kurwa gnoju, taki hardy jesteś. Dobra, wpierdol albo życie. Dawaj ten pierścień. Cały czas czekam na swój pierścień. Albo zaraz stąd zginiesz, albo poczujesz smak stali w swoich wnętrzościach. I tak nie mam żadnego pierścienia, więc daj mi spokój. Aha, okej. To ja pójdę się kimnąć i spuścić ci w pierdol, kappa. Nie no, najpierw sejwik. I muzyka się chyba popsuła. Nie wiem, czy słyszycie, to jest nałożona jedna muzyka na drugą. O, ale strasznie to brzmi. Dobra, muszę iść w kimę, bo po prostu nie chcę marnować sobie mikstur. Nie, może przy okazji muzyka się naprawi. O, świetnie. W obozie się przełączyła na jakąś inną. Dobra, Skipia, mam nadzieję, że twoje łóżko jest całkiem wygodne, bo potrzebuję w kimacza hyc do rana. Spanie do rana jak śmietana. Oczywiście tutaj mam moją kuszę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że sobie założyłem kuszę. Oczywiście wszyscy teraz będą chcieli mnie zabić. Nie jesteś wcale taki głupi, nie jesteś wcale taki głupi. No raczej, że nie. Jestem kuzoczkiem, cwonioczkiem. Tylko czekajcie, czy on będzie tam stał cały czas na straży? Czy będzie gdzieś spał i w ogóle? Nie, no jest, no i pięknie. No to hopie. Hopie. Co ty? Coś ty byś chciał? Ron. Dawaj, bliat. Ty jak będziesz tym pierścieniem? Wyciągnął na razie kosę. Za kilka butelek rumu chcesz pierścień siły? Tak, chcę. Chyba z konia spadłeś. Weź nie. Sobie, chłopaczku, 20 sztuk złota i ciesz się, że jeszcze nie obiłem ci twarzyczki. 20 sztuk złota? Czy cię coś pobolało, Ronie? Ty cholero. A, i co? I to wszystko? Nie mogę ci spuścić w pierdol. Nie, no kurde. Dobra, 20 sztuk złota to 20 sztuk złota. Co prawda niezbyt wiele, ale chyba dostałem reputację, więc jest okej. Okay. A czekajcie, Hagar... No ja tak cię tutaj spowiłem twoją historyjką bajeczką, bo chciałem być twardy, a ty się okazałeś całkiem jeszcze spoczy. No nie wiem, pójdę jeszcze powkurzam tego gościa przy ognisku. Zobaczymy, czy on jakoś zareaguje tutaj na moje zaczepki, bardziej lub mniej. No, to są zwyczajni piraci, Green, z Greenem byliśmy na polowaniu, długo jesteś piratkiem? Długo jesteś piratem? O takie rzeczy raczej nie radzę ci pytać. Aha. Nikt tu nie lubi gadać o swojej przyszłości. Ale jesteś piratem w teraźniejszości, więc jaka przeszłość, ziom? Okej, okay, whatever. Kryspo, będziesz mnie bił? Dlaczego nie masz ochoty? Kto ci w ogóle pozwolił odzywać się do mnie? Sam sobie pozwoliłem. No właśnie. Zjeżdżaj stąd. Kryspo ma fałszka, bamboszka. Rum! Nie wiem, po co mi ten rum już teraz po zadaniu, ale nie wiadomo. Znasz Rona? To ten, co chwilę mnie więźnie? Tak. Głupia picza to jest. Ma do ciebie jakąś pilną sprawę. Ma pilną sprawę do mnie. Powodzenia. Tu jest ta laseczka, która... spija trunki. No, no. Ciekawy jestem, z kim ona sypia.
Może spędza samotne noce i potrzebuje towarzysza? Weź, musisz się poświęcić tej dla dobra nauki i w ogóle sprawy. Nie no, żartuję. Ale dziwne w sumie. A ta Sonia to nie jest przypadkiem jakaś córka, matka, żona czy kochanka jakiegoś tam ziomka z paladynu w obozu? Nie wiem. Dobra, bo ten Ron to jest jakiś podejrzany goleś. Co, czego chciałeś ode mnie, gnoju? Podobno chciałeś ze mną mówić. Uciekinierz. Tak, mam do ciebie sprawę. Musisz mi tylko przysiąc, że nikomu o tym nie powiesz. Mhm. Najpierw powiedz mi, o co dokładnie chodzi. Nie mogę ci tego powiedzieć. To jak, wchodzisz w to czy nie? No, ktoś uciekł i musimy znaleźć więźnia. Słuchaj, pewnie o to chodzi. Ostatniej nocy jedna z tych kobiet, które ostatnio przywieźliśmy z Korinis, uciekła. Nie wiem, jak to się stało, ale gdy dziś je liczyłem, jednej brakowało. Aha. Musiała uciec jakoś w nocy. Próbowałem rozmawiać z innymi, ale nic nie chciały powiedzieć. Zresztą, aha, nieważne jak uciekła. Musisz koniecznie odnaleźć tę sukę. Jeśli Ancilla się o tym dowie, albo co gorsza, Hannibal, będzie już po mnie. Rozumiem. Okay. Spróbuję ją jakoś znaleźć. Dokładnie. Najlepiej, żeby jak najmniej osób to widziało. Gdy tylko ją znajdziesz, powiedz mi o tym. Wtedy ustalimy, co dalej robić. Co okay. będę z tego miał? O to się nie martw. Mam nadzieję, że tym razem nie będziesz robił takich problemów jak z tym pierścieniem. Możesz być tego pewien. Aha, w każdym razie pośpiesz się, zanim zbytnio się oddali. Okej, okay, jak się nazywa? Jak nazywa się ta kobieta? Nawet nie wiem. Pieprzona suka. Aha. Chyba Vella. Vella? A nie Velaya? Kappa? No nieźle. Dobra, chodźmy jej szukać. Nie, no, oczywiście nie znajdziemy jej w tym odcinku. Ale wątpię, żeby ona uciekała tam. W obóz piratów nie ma takiej opcji. Musi się gdzieś musi być tu po prawej stronie. A nie wiem, czy górami mogę gdzieś przejść? Jest taka możliwość, chociaż śmiał również w to wątpić. Możliwe, że gdzieś się kręci tutaj w okolicy dalej. Wątpię, że właśnie, no nie wiem, no mało logiczne by było, żeby sobie, no dobra, do jaskini z cięstworem też wątpię, żeby zwiała. Chyba, że nie zwiała po tym, jak zabiłem tego cięstwora. Nie widzę tutaj nikogo. No bo tak, w stronę obozu piratów, gdzie było pełno piratów, wątpię, żeby zwiewała, więc uciekała pewnie w tę stronę, gdzie nie ma nikogo. Więc zwiedźmy sobie tutaj troszeczkę terenu, może gdzieś ją znajdzie. Może siedzi gdzieś tu w tej łódce. Nie, ale też tak w wodzie by siedziała trochę głupio. W ogóle co to za łódka i dlaczego coś tam na niej... A, bo tutaj tego, posąg paladyna przewozili. To jest taki śmieszny posążek. Uwaga, uwaga, pom, 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 pom. Właśnie, proszę bardzo, posąg paladyna zatopiony na łódce. Nie wiem, kto chciał takiego wielkiego posąga przewozić na takie małutkie łódeczce, ale gratuluję pomysłu. Tylko, że tutaj chyba przecież nic nie ma za tą skałą. Za chwilę mnie potwór morski zeżre i taka będzie moja tutaj przygoda. Nie, nie wiem, czy chcę iść tam dalej, ale jak mam już iść, to zrobić sejwika bym zrobił. Nie, wątpię, żeby tutaj cokolwiek było. Zwłaszcza właśnie, że tutaj nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek nawet wyspa, bo w ogóle bardzo ładne niebo. Nie wiem, czy to standardowo takie w gotyczku było, chyba nie. Jakieś za ładne te chmurki. No zaraz mnie dziapnie potwór morski. Chyba, że będę szedł przy tej... przy ziemi tutaj, to może... Bo gdzie ja wyjdę w ogóle? Nie, no, nie mam pojęcia za bardzo mapowo, gdzie ja się znajdę. Przecież idę 5 na godzinę, bezi, weź przyspiesz trochę, hopie. Ile można? Weź albo zanurkuj, to będziemy chociaż płynąć. Okej, tu się zrobiło chyba trochę głębiej, no właśnie, okej. Trochę teraz nabierzemy prędkości. Tu jest jakaś przerwa w skałach, co tutaj będzie w ogóle? Nie mam zielonego pojęcia w ogóle, gdzie ja jestem. Nie no, tutaj jest nic nie ma. Jest tylko woda. Chyba, że można wpłynąć tutaj i tu będzie jakiś przesmyk. Jakieś tajemnice gotika normalnie. Miejsca, w których nigdy nie był. Nie, tu chyba nie ma nic. Może sobie sprawdzić na odłączenie skał właśnie. Pusto. Cholera. Chyba, żebym się wkopał. Zawsze mi się wydawało, że jeśli ucieka ktoś z obozu, to nie ucieka przez jego środek, tylko gdzieś boczkiem, boczkiem, tak żeby go nie złapali. Nie no. O nie, potwór morski, szybko trzeba się wczytać, bo nas zeżre i będzie po robocie. Wczytam się oczywiście przy tym gnoju wrednym, który nie chciał nam dać pierścionka, no bo przecież po co mam tam biegać. Czyli prawa strona raczej mało możliwa. Dobra, już mamy kościora. Chyba, że się wspięła skubana gdzieś tutaj, zrobiła pum, 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 pum. Zrobiła hyc na skałę. Chyba, że nie wiem. Czekajcie, hycniesz, bezi? Hycłeś. To ona też znaczy się mogła hycnąć. Zrobiła teraz taki tutaj sneaky biki hyc. O, proszę bardzo. Ja tutaj teraz jak uciekinier. Żeby znaleźć uciekiniera, trzeba myśleć jak uciekinier i stać się uciekinierem. Jojo. I właśnie tak tutaj czynię. Dobra. Na pewno tutaj górą się przekradała, żeby nie zobaczył jej żaden zły pirat. Też tu hyc na skałę. Pięknie.
ale będzie chyba też normalnie mistrzowsko. No i gdzieś tędy teraz, turururururu, w ogóle nigdy tutaj chyba nie bywałem. Patrzcie, ile tu jest zmarnowanego, ładnego terenu, który można było jakoś zagospodarować. No i tu się zaczyna ogólnie zaczyna się kanion, tylko że właśnie ten kanion tutaj to mi trochę przeszkadza. Trzeba będzie iść w stronę wyjścia raczej obozu niż wejścia. Znaczy wejścia i wyjścia, bo mają tylko jedno. Niestety, piraci, tu całkiem spora jest ta skała. Będzie trzeba tędy hycnąć. Bo jakoś tak poprawione wydają mi się tekstury tych skał, ale pewnie tylko mi się wydają. Hyc! Świetnie będzie, jeszcze tu hyc. O, udało mi się wleźć nawet na górę. Chwila, może z tym gościem będę pogadać, który biega po palisadzie. W sumie ma galanty topór, a jeśli ktoś ma galanty topór, to znaczy, że też jest galantym cwaniakiem. Cześć, strażniku. Nie mogę z tobą pogadać, a szkoda, że mi tego toporka nie oddasz, bo mi się przydałby na pewno. W ogóle wygląda jak topór jednego z ludzi w Gothicu 1. Ale okej, okay, dobra, a ten łobuz tutaj, Boris, w spokoju. Boris nie chce ze mną gadać. Och ty, Borysie wredny. Dobra, to co? Możemy iść zapolować na tygrysy i szukać zaginionych kobiet po dolinie. Myślę, że w następnym odcinku to wszystko zrobimy. Bo tutaj, a czekajcie, aligator coś będzie chciał mi powiedzieć. Oczywiście Jack ma focha na nas ogromnego, co mi się bardzo nie podoba. No ale co zrobić? Zostało trochę tutaj jakoś tam coś tam, hej, z nim, coś tam było. Hej ty! Hej łobuzie! Zagraj na mym arbuzie! Nie, nic nie ma. Oczywiście tak, tutaj w sumie nie wiem, gdzie się udać. Mogłbym poszukać tych całych tygrysów. Ale gdzie te tygrysy mogą być? Bo, a ta kobita też gdzieś zwiała. To są piraci, którzy nie wpuszczą mnie do siebie. Zdecydowanie, nie? Zjeżdżaj, dokładnie. No cóż, nie lubią mnie to nic, nie poradzimy na to. Gdzie mogą być tygrysy? Czy one się zrespiły w momencie, gdy dostałem questa? I ta kobita, gdzie ją mogło wciąć w ogóle? Daleko nie mogła zwieć raczej, więc nie wydaje mi się, żeby tutaj gdzieś to było. A czekajcie, czy Bones będzie chciał mi coś powiedzieć? Nie wiem, ale zaraz się dowiem. No i tak, i będę musiał znaleźć właśnie... O, chyba tam w oddali widzę, jak mrugają jakieś tekstury. To zobaczę, czy to nie jest przypadkiem ta typiarka, której szukamy. Dobra, Bones nic, ale tam chyba w oddali właśnie widzę kogoś w krzakach. I dobrze mi się wydaje, że to jest tutaj nasza uciekinierka. Ale mi się trafiło. To jeszcze tygrysy i będę szczęśliwy. Cześć, Vela. Vela, co tam powiesz tak sama w krzaku? Mam cię. Co tu robisz? Zostaw mnie w spokoju. Ha, to ty jesteś Vela. Uciekłaś Ronowi. No i co z tego? To, że teraz grzecznie wyjdziesz z tych krzaczków i porozmawiamy spokojnie. Wyszliśmy z krzaczków, a wolałbym zostać w krzaczkach. Więc czego chcesz ode mnie? W krzaczkach było przyjemniej. Zaprowadzę cię do obozu piratów, przyjdę tu, aby wykonać wyrok. Chcę cię zaprowadzić do obozu paladynów. Oczywiście. Chcę cię zaprowadzić do obozu paladynów. Oczywiście, że... Co? Kurde. Nie wierzę ci. Przecież jesteś piratem. Kobieto. Pancerz piratów jest tylko moim przebraniem. Jeśli chcesz, zaraz możemy wyruszyć do obozowiska paladynów, gdzie będziesz bezpieczny. Nie, Facebooku, ach, czemu? To niemożliwe. Mój wybawco. Tyle czasu śniłam, aż ktoś mnie uratuje. Facebook, wreszcie proszę. Wreszcie przybyłeś. Jak mogę ci się odwdzięczyć? O tym porozmawiamy później. Tymczasem chodźmy. Tymczasem. Prowadź mnie, bohaterze. Prowadź mnie, bohaterze. O nie, mam znak prawdziwego gamera. Na ręce, kappa. Wiecie, bo jak macie takie powycierane tutaj boczki, to znaczy, że dużo siedzicie przy komputerach, kappa. Nie no, ale w sumie tak było, nie było, to no... W pracy siedzę cały czas przy kompie. Wracam do domu zazwyczaj, jeśli, no właśnie, jeśli siedzę przy kompie, to też sporo mi często zajmuje czasu tak w domu, prywatnie. To kurde, ja przy tym komputerze to ciągle właściwie, to ja chyba muszę pójść do okulisty. Zdecydowanie, to myślę, że najwyższa pora to zrobić, bo o bracie, ja po... O, dzień dobry. Dzień dobry, cerberki, na strzała zejdziecie, mam nadzieję, bo tutaj prowadzę mój wybawco. O, fajnie będzie, że się teleportowałeś do tyłu, 500 kroków, padłeś prosto. Czekaj, ona ma cycki! I to całkiem niezłe i ładny jakiś medalik i w ogóle całkiem taka zgrabna dziewuszka. Z tej naszej Veli, czy jak jej tam. No i cerberki. Jedna bestia mnie. Jedna bestia mnie. Ej, znam ten głos. Chwila, kogoś mi przypominasz. No mniejsza. Nieważne. Biegnijmy z powrotem do obozu paladynów. Oczywiście no, nie mogę pomóc piratom w ich tutaj jakichś chorych rzeczach i sprawkach. O, ścierwojady piekielne, świetnie. Zawsze o tym marzyłem. Nie mogę im pomóc w ich chorych właśnie jakichś tych, nie? Oczywiście, że jeśli mam opcję, to wybiorę pomoc paladynom. Dobra, pojedynczo, moi drodzy.
Dobra, mógłbym w sumie strzelić coś z kuszy. Całkiem mam sporo chyba beltów z tego co pamiętam. To a jaka w ogóle tam z buta wjeżdża mnie? Tylko nie skusuj mi ekspert, zła kobieto. Nie, jaram się, fucking. Bezi, wytrzymasz? W końcu i tak cię dorwę. To było do mnie? Chyba tak. To w końcu i tak mnie dorwiesz? No, jeśli chcesz, to śmiało. No niestety, trzeba uważać na piekielne dwojady, bo wystarczy jeden właśnie, jeden zły ruch i jest buch i koniec i Bezi umiera. Oczywiście mógłbym się tutaj podleczyć i tak dalej, ale w sumie wolałbym tutaj bez właśnie straty HP to robić, no nie? Właśnie przegrany, bardzo przerąbane jest to, że one aż tyle zadają damage. Znowu jedna z tych przeklętych bestii! Jakbym kryta jej wjechał, znaczy tej bestii. Ty, bo jak cię zaraz dziabnie, ten piekielny... Jezu, Vela jest kozak, ja mówię wam, że ta kobieta, no. Dobrze, dobrze, już sobie u niej plusujemy. Bezi szuka żony, jakieś tutaj teleturnie chyba otworzymy. Nie, no dobrze, żartuję. Tego tygrysa mi się wydaje, że on się zrespił po prostu w momencie, gdy dostałem zadanie, więc spoczy. Vela w ogóle z piąchami wchodzi na pełnej. To jest kobieta czynu, tu widzicie. Każdy Olof Pierdolo, każdy Sebik z dzielni by chciał mieć taką kobietę, która się nie pierdzieli w tańcu, tylko od razu z buta wjeżdża i na całego. O, szkielet goblin, matko, jak dawno. O, skurwę, syny, szkielety gobliny, nienawidzę tych bestii. Fajnie, że w ogóle zadaje damage z kuszy, nie? Świetnie. To jest najgorsze bydlactwo. Kto ogląda streamy, ten wie. I właśnie Access Volation wyskoczył. Także, i to najlepsze jest to, że to chyba tekstura rozprysk krwi się popsuła. Także świetnie, dziękuję ci bardzo. Także w tym momencie myślę, że najlepiej będzie skończyć odcinek na tym błędzie, mówi Robin Skidmore. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba, mimo że zakończył się w niespodziewanym momencie, bo chciałem go skończyć, dotrzeć do obozu paladynów. No cóż, myślę, że w następnym odcinku zrobimy trochę więcej. Ja poczytam sobie poradnik tutaj, co można zrobić właśnie w obozie bandytów. I widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się na razie. Cześć, papa. Pamiętajcie, zadać łapkę w górę, bo lubię te łapki oczywiście, jak każdy youtuber chyba, który nagrywa. I pamiętajcie jeszcze napisać coś miłego w komentarzu. Mam nadzieję, że w ogóle wycinanie green screena wam się podoba i że jak jestem taki trochę większy i tak dalej, to że spoko. Jeśli tak, to też możecie tutaj napisać, że fajnie Robin ta kamerka czy coś takiego. No i trzymajcie się. Cześć, na razie. Pa, pa.